Problem spożywania alkoholu w miejscu publicznym regulują szczegółowo przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z artykułem 14 tej ustawy nie można pić alkoholu po pierwsze na terenie szkół, placówek wychowawczo-opiekuńczych, oświatowych, również w domach studenckich, po drugie na terenie zakładów pracy i w miejscach zbiorowego żywienia pracowników, po trzecie nie można pić alkoholu w miejscu i w czasie organizowania imprez masowych, w środkach komunikacji publicznej i na terenie obiektów komunikacji publicznej, w obiektach wojskowych zajmowanych przez organy resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nie można również pić alkoholu na placach, ulicach i w parkach. Musimy sobie jasno powiedzieć, że ustawa nie mówi wprawdzie wprost o miejscach publicznych, nie używa tego sformułowania, ale z uwagi na charakter i rodzaj tych miejsc tak zwykło się je ogólnie określać. Należy jeszcze zwrócić uwagę na przepis artykułu 14 punkt 6 tej ustawy. Tam ustawodawca w drodze delegacji ustawowej pozwolił organom gminy na to, aby one same na podstawie aktów prawa miejscowego określały miejsca, gdzie spożywać alkoholu nie wolno. A więc jeżeli ustalamy miejsce, czy można, czy nie można w nim pić alkohol, to musimy się odwołać nie tylko do tej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ale również do aktów prawa miejscowego. Może się bowiem zdarzyć tak, że konkretne miejsce, na przykład plaża, nie jest wymienione w ustawie, ale konkretna gmina uzna, że na jej terenie, na tej konkretnej plaży pić alkoholu nie wolno. Można pić wszędzie tam, gdzie w takich miejscach wyznaczonych, czyli w ogródkach piwnych, oczywiście w barach, lokalach do tego przeznaczonych, we wszystkich miejscach, które nie są uznawane za miejsca publiczne, czyli miejsca ogólnie dostępne. Popełniamy wykroczenie wtedy, kiedy pijemy alkohol w miejscu, gdzie jest to zabronione, a więc samo zasłonięcie butelki czy puszki papierem czy jakąś torbą nie powoduje, że nie popełniamy wykroczenia. Spożywamy alkohol w miejscu niedozwolonym, w związku z czym popełniamy wykroczenie. Musimy pamiętać o tym, że kodeks wykroczeń bardzo szczegółowo określa zasady wymiaru kary za popełnione wykroczenie. I tak artykuł 33 kodeksu wykroczeń mówi nam o tym, że organ, czyli w tym wypadku policjant, wymierzając grzywnę w drodze mandatu karnego, wymierza ten mandat według swojego uznania, ale oczywiście w granicach przewidzianych przez ustawę, biorąc pod uwagę różne okoliczności, sposób zachowania sprawcy, jego warunki, właściwości osobiste itd., itd. A więc nie zawsze wtedy, kiedy popełniamy wykroczenie, musimy być ukarani mandatem karnym. Policjant może uznać, że samo zastosowanie pouczenia, czy ostrzeżenia, czy zwrócenie uwagi będzie wystarczającym środkiem. Jeżeli uzna, że takie środki nie są wystarczające, może nas ukarać mandatem karnym, nawet do 500 zł. Oczywiście musi nas wówczas pouczyć, że możemy ten mandat przyjąć, możemy odmówić również jego przyjęcia i w takiej sytuacji policjant skieruje do Sądu Grodzkiego wniosek o ukaranie.